Jak to działa? Jeśli macie dosyć wędrówek brzegiem morza lub znudziły się Wam romantyczne spacery o zachodzie słońca, to mamy dla Was ciekawą propozycję. Rejs po jednym z augustowskich jezior łódką Wizjer, łódką, która ma szklane dno. Zapraszamy! Konstruktorem tej niezwykłej łodzi jest pan Roman Wałamaniuk z Augustowa. Prace nad konstrukcją łodzi zajęły mu blisko 2 lata. Jest to płaskodenna, niezatapialna łódź wyposażona w 3 okna ze szkła pancernego. Jednostka napędzana jest silnikiem Evinrude o mocy 30 koni mechanicznych. Na stelażu dookoła łodzi można rozpiąć osłonę ochronną przed wiatrem, deszczem i owadami. Dodatkowo w słoneczne dni łódź można zasłonić zupełnie przed światłem słonecznym, tak aby umożliwić swobodną obserwację przez szklane okna. Każde z okien ma 90 cm średnicy i pozwala na wygodną obserwację dna jeziora. Obserwację można prowadzić także w nocy, bo łódź jest wyposażona w 8 reflektorów o łącznej mocy 500 W, zasilanych z akumulatora żelowego o pojemności 220 Ah. Zaletą łodzi jest to, że przy masie własnej około 1300 kg jej zanurzenie wynosi zaledwie 15 cm, co pozwala pływać w bardzo płytkich wodach. 55-litrowy zbiornik paliwa pozwala na 10-godzinne rejsy. A jak Wizjer jest zrobiony? Najpierw za pomocą negatywowych form tworzy się kadłub i pokład z laminatu poliestrowo-szklanego. Po zakończeniu procesu polimeryzacji żywicy poliestrowej obie części są gotowe. Za pomocą wyciągarki łańcuchowej wyciąga się pokład z formy. Kadłub jest już wyjęty z formy i wjeżdża na halę montażu. Obie części, kadłub i pokład, są wykonane w technologii sandwich, czyli składają się z 2 warstw laminatu przedzielonego spienionym PCW. Daje to niezwykłą wytrzymałość laminatu. Przeprowadziliśmy skromny test. Na kawałku takiego laminatu stają 2 osoby o łącznej wadze około 190 kg. Waga tego elementu to około 6 kg. Element o takiej samej wytrzymałości, ale wykonany ze stali, byłby 15-krotnie cięższy. A teraz czas na montaż. Trzeba zamontować urządzenia sterujące, siedzenia, szklane okna oraz relingi. Obie części, kadłub i pokład, skleja się ze sobą za pomocą specjalnego elastycznego kleju. Całą wolną przestrzeń w środku wypełnia się specjalną pianką styrodurem. Dodatkowo zwiększa on pływalność łodzi. A teraz czas na montaż kadłuba. Najpierw trzeba przygotować 3 szklane tafle pancernego szkła o grubości 32 mm każda. W kadłub pomiędzy otworami na okna trzeba wlaminować stalową ramę wykonaną z zespawanych grubościennych rur w potrójnym układzie H. Rama ma usztywnić dno kadłuba tak, aby połączenie ciężkich szklanych okien z laminatem kadłuba było szczelne. Szklane tafle mocowane są w laminatowych tubusach, tak jak soczewki w obiektywie. Te tubusy później połączą się z pokładem i będą stanowić dodatkowy element wzmacniający całą konstrukcję. W kadłubie zamontowany jest plastikowy zbiornik paliwa o pojemności 55 litrów, przewody elektryczne i same reflektory. W kadłubie znajdują się również 2 pompy zęzowe, mające za zadanie wypompować wodę, która może w niewielkich ilościach pojawić się na dnie kadłuba. Jedna z tych pomp jest automatyczna, a druga jest sterowana ręcznie z panelu sterującego. Tak wykonana łódź jest niezatapialna, nawet gdyby szklane okna zostały całkowicie uszkodzone. Dzięki takiej łodzi jak Wizjer można penetrować dna jezior i mórz. Ta łódź pozwala ludziom nie mogącym nurkować na obserwację fascynującego podwodnego świata. W najbliższym czasie pan Roman wybiera się na jezioro Kalejty, żeby zbadać tam za pomocą łodzi Wizjer zatopiony w czasie II wojny światowej samolot niemiecki Messerschmitt Me 109. Kto wie, może zrobimy o tym następny program.